Błaszczykowski, Piszczek, Szczęsny, Lewandowski. Wszyscy znamy te nazwiska. To liderzy naszej drużyny narodowej w piłce nożnej. Na nich liczymy szczególnie. Wierzymy, że dadzą nam wiele satysfakcji, ale też wiele radości. Ale też nie zapominajmy, oni nie grają sami. Oni grają w swojej 11-osobowej drużynie. Wtedy, kiedy muszą pracować na zwycięstwo, pracują całą drużyną. Podobnie jest w polityce. Tusk, Gronkiewicz, Schetyna, Rostowski, Sikorski, Nowak, można by było bez końca wymieniać, to liderzy Platformy Obywatelskiej. Od nich oczekujemy najwięcej, ale i oni nie wygrywaliby, gdyby nie ich bardzo liczna, bo ponad 50-tysięczna drużyna. 50-tysięczna drużyna w terenie. Przypomnę ostatni czas. Ten czas nie był łatwy. To był czas ciężkich zmian w ustawach emerytalnych. I tu też sprawdziła się drużyna. Drużyna nie ministerialna tym razem, ale skromnych, nie z pierwszych stron gazet posłów, pracujących, zaangażowanych. To drużyna Sławka Neumanna. Dzisiaj Sławek z tego miejsca chcę podziękować szczególnie Tobie i Twojej 11 z Komisji Nadzwyczajnej. Podziękujmy mu. Kochani, przed nami wielkie narodowe, ale sportowe święto. Przyjęto uważać, że świat futbolu to świat męski. Świat mężczyzn. Gwarantuję Wam, że futbol nie jest już typowo męską pasją. Damskie kibicowanie staje się coraz modniejsze. Dlatego też, panowie, z tego miejsca chcę Was o coś poprosić. Chcę Was poprosić, panowie, nie wykluczajcie nas, pań, z tego piłkarskiego święta. Niech Wasza pasja stanie się również udziałem Waszych najbliższych. Ale pamiętajcie też, że mistrzostwa dają okazję do zbudowania wspólnoty. I nie tylko tej wspólnoty w rodzinie, ale również tej wspólnoty narodowej. Myślę, że wszystkie polskie dłonie, te damskie i męskie, będą trzymać mocno kciuki za naszą polską reprezentację piłkarską w Euro 2012. Pamiętajmy również o tych, którzy przyjadą do Polski. Przyjadą po to, żeby cieszyć się radosnym, ładnym futbolem, ale też przyjadą po to, żeby obejrzeć nasz kraj. I będą go oglądać z zaciekawieniem. Będą go oglądać, bo będą oglądać kraj, któremu się udało. I dzisiaj jest też ten moment, żeby Wam wszystkim, tu, tym obecnym i tym w terenie, którzy nie dojechali dzisiaj na Radę, podziękować, bo Wy wszyscy macie w tym swój szczególny udział. I za to Wam dziękuję. Jeszcze jedno zdanie, bo obiecałam to Krysi Szumilas. Jak wiecie, byłam tą, która się pomyliła podczas tego głosowania. Więc w obecności całej Platformy Obywatelskiej chcę ją jeszcze raz gorąco przeprosić. Ale no na Boga, no kto się w życiu nie myli. Obym tylko pomyliła się ten jeden raz. Jeszcze raz, Krysiu, gorąco przepraszam.